Do Powiatowego Urzędu Pracy od początku kwietnia wpłynęło blisko 2700 wniosków o wsparcie przedsiębiorców pożyczką w wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności. To jeden z elementów tarczy antykryzysowej. Do tej pory rozpatrzonych i zrealizowanych zostało 429 wniosków, co oznacza, że na konta przedsiębiorców przekazano nieco ponad 2 miliony złotych. Jak informuje Kamil Czarniawski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, wiele złożonych wniosków obarczonych jest istotnymi błędami, dlatego czas oczekiwania na wsparcie jest długi. Problemem takim największym jest to, że wnioski bardzo często są niekompletne, zawierają błędy, nie mają wymaganych załączników i muszą być uzupełnione. To jakby jest taką trochę, może nie tyle bolączką, ale koncentrujemy na te największe jakby zasoby pracy, ponieważ chcemy te wnioski rozpatrywać bez zbędnej zwłoki, ale skoro brakuje nam numeru konta bankowego lub też podstawowych danych, takich jak pregon firmy, czy też nie ma załączników w postaci umowy, która jest integralną częścią wniosku, no jest bardzo trudno taki wniosek rozpatrywać. Na tę liczbę 2691 złożonych wniosków ponad 1600 to są wnioski złożone w wersji papierowej, czyli tak naprawdę tylko 1000 jest złożone w wersji elektronicznej. Złożony wniosek w wersji elektronicznej wstępnie jest zawsze weryfikowany przez system, więc on teoretycznie nie powinien zawierać błędów. No oczywiście jak ktoś pomyli nazwę firmy, czy też pisze błędny regon, to taki błąd jest, ale takie wnioski mogą być rozpatrywane szybciej. My wtedy komunikujemy się z podmiotem poprzez portal praca.gov.pl i jest to wszystko szybsze. Najczęściej popełniane błędy to brak załączonej umowy czy brak formularza informacji o pomocy publicznej. W przypadku składania wniosku przez portal praca.gov.pl system tego rodzaju błędy wychwytuje, ale prócz takich nieprawidłowości bardzo częstym błędem są złe numery kont, brak NIP-u, brak regonu. Zdarzają się też, co zaskakujące, nieprawidłowe nazwy firm czy dane adresowe. Natomiast wnioski kompletne, które są złożone w sposób tutaj no, nie wymagający żadnych uzupełnień, staramy się, żeby były rozpatrywane no, w miarę na bieżąco. Dla przedsiębiorców ponoszących koszty działalności kluczowy jest czas. Tymczasem termin rozpatrywania wniosków jest coraz dłuższy. Ten czas zmienia się. Pytanie, są dni, kiedy wniosków wpływa do urzędu 80, są dni, kiedy wpływa ich prawie 300, więc tutaj no, trudno jest mi jakby podać taki uśredniony czas rozpatrzenia takich wniosków. No tutaj początkowo było to kilka dni, teraz to są nawet 3 tygodnie. Jak zapewnił nas dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, nie brakuje środków na wypłatę mikropożyczek. Środki finansowe tak naprawdę są przekazywane na bieżąco. Myśmy rozpoczęli tutaj z taką niewielką kwotą 300 tysięcy złotych. To były nasze środki urzędu przyznane przez ministerstwo na początku roku, po czym wystąpiliśmy początkowo o 2 miliony złotych i w kolejnych dniach była potrzeba wystąpienia o kolejne środki. To też uczyniliśmy i w tym momencie środki są przekazywane na bieżąco, tak naprawdę tego samego dnia, gdzie wystąpimy z wnioskiem do ministerstwa o zasilenie, o dodatkowe środki. One przeważnie tego samego dnia są przekazywane już urzędowi na konto. Dyrektor Urzędu Pracy za naszym pośrednictwem apeluje o bardzo uważne wypełnianie wniosków i skrupulatne sprawdzanie wpisywanych danych. Apeluje o weryfikację kilkukrotną poprawności tego złożenia wniosku, że tam gdzie jest nazwa firmy, pisać pełną nazwę firmy, nie gdzieś tam skrót jakiś, lub też czasami zdarzają się wnioski, gdzie w nazwie firmy podane są tylko Suwałki. No i teraz jest gdzieś tam bardzo trudno zlokalizować, namierzyć, kto jest osobą składającą wniosek. Przypomina także o konieczności załączenia do wniosku wymaganych formularzy. Integralną częścią wniosku jest umowa, którą również należy wydrukować, jeżeli składamy wniosek w wersji papierowej, lub też załączyć, jeżeli składamy w wersji elektronicznej.
oraz załącznik dotyczący pomocy publicznej. To są dwie rzeczy, które muszą być załączone do wniosku. Niestety, mimo wielu apeli tutaj naszych, czy też czy poprzez stronę internetową, czy poprzez różne inne media, bardzo często brakuje nam tych załączników, które no, muszą koniecznie być uzupełniane i bez nich nie możemy tego wniosku rozpatrzyć.